towarów jest mnóstwo. Mamy środki opatrunkowe, leki, ale także szczotki do zębów, pasty. Te rzeczy pojadą dzisiaj do Wrocławia, ale z Wrocławia już do Gdyni i kontenerem drogą morską do Kamerunu. Tych darów jest ponad 300 pudeł, to jest około 2 ton i to są rzeczy naprawdę bardzo tam na miejscu potrzebne i przydatne. Te rzeczy, które poznaniacy zbierali dla nas przez cały rok, dzisiaj właśnie wysyłamy. No w magazynie jeszcze trochę zostało, więc przed nami kolejne transporty. Ale naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że to są rzeczy, które tam na miejscu sprawdzają się w 100% i są bardzo potrzebne, niejednokrotnie ratując tam życie. Tam na miejscu nie istnieją żadne firmy produkujące opatrunki. Jeśli ktoś chce opatrzyć sobie ranę, to robi to najczęściej liśćmi, zawiązując je jakimś płótnem. Bandaże można kupić w hurtowniach, natomiast są one chińskie i są bardzo marnej jakości. Wręcz wolontariusze, którzy wracają do nas potem, którzy pracują tam na miejscu, lekarze, pielęgniarki, mówią o tym, że niemożliwe jest opatrzenie rany takim bandażem miejscowym, ponieważ on zwyczajnie rozpada się w rękach.